magazynu Sportowy Weekend. Państwa i moim gościem jest Krzysztof Krzysztoszek, trener zawodniczek i zawodników Wodnika Radom. Witaj, Krzysztof. Witam bardzo serdecznie. No to będziesz się tłumaczył w naszym programie za Olsztyn i Gorzów Wielkopolski. Nabroiliście dużo, w sumie 11 medali. Zimowe Mistrzostwa Polski 14 i 15-latków. Dokładnie. Zaczniemy od Gorzowa. Może tam Kuba Fedorowicz bardzo blisko był rekordu Polski na 50 metrów stylem klasycznym. Przypomnę tylko, że ten zawodnik w roku ubiegłym był sklasyfikowany poprzez Federację Pływacką FINA na pierwszym miejscu w Europie w swojej kategorii wiekowej. Tu nas nie zawiódł, zdobył 2 złote i 1 srebrny medal. Srebrny na dłuższym dystansie na 200 metrach. Natomiast jeżeli chodzi o Olsztyn, no to fantastyczne występy przede wszystkim dziewcząt, choć chłopcy również pobili swoje rekordy życiowe i pomimo tego, że nie stali na podium, jestem również z nich bardzo zadowolony. Dziewczyny natomiast wygrały sztafetę 4x100 metrów stylem dowolnym. To była chyba najpiękniejszy wyścig, jaki oglądaliśmy na mistrzostwach i najbardziej emocjonujący. No właśnie, poopowiadaj, oglądamy zdjęcia z Olsztyna. Jak wyglądał wyścig w tej sztafecie? No, dziewczynki popłynęły w składzie Magdalena Sońta, Ada Mendyk, Aleksandra Przybysławska i Paulinka Nogaj. Na pierwszej zmianie popłynęła najmniej stażowo doświadczona tutaj Magda Sońta. Ta dziewczynka zrobiła nam ostatnio bardzo duży postęp czasowy. Jeszcze we wrześniu pływała w granicach 1.12 setkę kraulem, tutaj popłynęła 1.4, także popłynęła naprawdę fantastycznie. Pomimo tego, że dopłynęła tutaj na jednych z ostatnich placów, tak pozostałe dziewczynki Ada Mendyk w granicach rekordu życiowego swojego popłynęła również setkę. Ola Przybysławska to wielokrotna mistrzyni i rekordzistka Polski. No i na ostatniej zmianie kolejna z naszych zawodniczek, Paulinka Nogaj, w tym roku też szalony postęp. Praktycznie w każdym stylu. Tutaj setkę kraul popłynęła poniżej minuty. To też jest duże osiągnięcie dla naszego klubu. Jeżeli chodzi o te mistrzostwa w Olsztynie i Gorzowie, z kogo szczególnie jesteś zadowolony? Myślę, że z całej drużyny. Tu każdy pobił swój rekord życiowy i to pobił nie o pół sekundy, tylko były te rekordy na dłuższych dystansach bite nawet o parę sekund. Natomiast no, trzeba tu podkreślić, myślę, chyba fantastyczny występ. Dwa wyścigi szczególnie były bardzo emocjonujące. Wyścig sztafetowy, o którym wspomniałem, choć przyznam, że tutaj dziewczynki jeszcze zdobyły na dwóch innych dystansach po srebrnym medalu. Natomiast no, myślę, że tu trzeba wyróżnić Kubę Fedorowicza. To jest człowiek, który w ostatnim czasie robi bardzo duże postępy, bardzo dobre czasy uzyskuje i jest szansa na powołanie. 2 razy złoto i 1 srebrny medal. Dokładnie, srebrny medal tak naprawdę to taki mały wypadek przy pracy, choć ja nie traktuję tego jako porażki. Kuba złoto przegrał 0,06 sekundy z zawodnikiem, który bardzo daleko płynął od niego. Gdyby go widział, nie sądzę, żeby popuścił, żeby przegrał. Na 50 metrów nad tym zawodnikiem, jak również na 100, miał przewagę 1,5 sekundy i podobnie było teraz na wyścigu również 200 metrów stylem klasycznym. Oszczędzał siły na ostatni dzień, chciał uzyskać jak najlepszy wynik, być może taki wynik, który by go kwalifikował do kadry narodowej, dlatego troszeczkę odpuścił, no i mieliśmy strach. Rozumiem, Krzysztof, że talentów w pływaniu w Radomiu nie brakuje, jednym słowem. Zdecydowanie tak. I warunki, myślę, też się bardzo poprawiły, bo w tym roku, jako to jest pierwszy rok w historii naszego całego pływania radomskiego, kiedy systematycznie pływamy 2 razy dziennie. Mamy te warunki zapewnione dzięki pewnemu systemowi, który wypracowaliśmy wspólnie, tak z włodarzami miasta, bo wielokrotnie się spotykaliśmy na różnego rodzaju zebraniach, jak również dyrekcja Mosiru też udostępnia nam basen w takim wymiarze, jak chcemy. Dzięki temu no, widać te postępy są i myślę, że będą. Będą w kolejnych latach na pewno. Powszechna nauka pływania. Prowadzicie już od wielu lat tą naukę. Teraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymaliście dofinansowanie w kwocie 20 tysięcy złotych. Dokładnie. Mało, dużo? To jest mało jednak. Mało, ale zawsze to coś. Zawsze będziemy mogli coś z tymi finansami zrobić pożytecznego.
Co prawda cała ta powszechna nauka pływania, o której mówimy w tej chwili, jest skierowana do gmin, gdzie nie ma krytych pływalni, gdzie nie można prowadzić tego typu szkoleń. My objęliśmy szkoleniem za te pieniądze, obejmiemy szkoleniem gminy Staryszew. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach, zresztą kiedyś, jakiś czas temu też z tą gminą współpracowaliśmy w tym samym zakresie. Wiadomo, gdybyśmy mieli większe fundusze, moglibyśmy objąć być może szkołę gimnazjalną całą w Staryszewie i podstawową. Tu będziemy musieli przemyśleć dokładnie, jak te pieniądze dobrze wydać, tak żebyśmy wykonali tutaj dobrą pracę. Na czym polega ten program, przypomnij? No, dzieci generalnie z tych gmin nie potrafią pływać. Tu współczynnik utonięć w naszym regionie jest nadal wyższy, aniżeli w średnia krajowa. Staryszew nie posiada krytej pływalni. Zresztą my obejmowaliśmy tym programem również inne gminy, ale z racji tego, że dostaliśmy tylko 20 tysięcy, będziemy współpracę podejmowali tylko ze Staryszewem. Generalnie są tam dwie grupy. Grupa początkująca, gdzie uczymy pływać, od podstaw oswajamy z wodą, i grupa zaawansowana, gdzie doskonalimy już umiejętności. Grupa zaawansowana, taki cykl szkoleniowy, kończy się sprawdzianami, jak również egzaminem na kartę pływacką. Tam dzieci będą mogły sprawdzić swoje postępy po całym cyklu szkoleniowym. W Radomiu to drugoklasiści, prawda? Są objęci. Tak, w Radomiu drugoklasiści to jest troszeczkę inny program, podobny, ale inaczej finansowany, inaczej zorganizowany, na pewno na większą skalę. Tym programem radomskim obejmowane co roku jest około 2000 dzieci. No i w tym roku też podjęliśmy rozmowy ze Szkolnym Związkiem Sportowym, jak również tutaj z Wydziałem Edukacji Sportu i Turystyki w Radomiu. Będziemy tutaj ściślej współpracowali w naborze do klubu najzdolniejszych dzieci właśnie z tegoż programu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem w rozmowie sportowej magazynu Sportowy Weekend był Krzysztof Krzysztoszek, trener multimedalistów Wodnika Radom. Mam na myśli tutaj ostatnie zimowe Mistrzostwa Polski 14 i 15 latków w Wolsztynie i Gorzowie Wielkopolskim. Krzysztof, wielkie gratulacje na Twoje ręce dla Ciebie. No i przekaż oczywiście całej drużynie. Dziękuję bardzo.